Zaczynamy teraz nowy temat. Otóż zajmiemy się siłami napięcia, czy też naprężenia jakiejś liny czy sznurka. Jest trochę takich powszechnych błędów w myśleniu o tej właśnie sile, o tym naprężeniu, ale zaraz sobie wszystko po kolei wyjaśnimy. No i zacznijmy od tego, co to jest właściwie to naprężenie. Jest to, w zasadzie jest to siła jak każda inna, mierzy się ją w newtonach i jest to siła, którą przykładamy do ciał za pośrednictwem różnych właśnie lin, sznurów. Tutaj mamy taki najprostszy rysunek, mamy jakieś pudło, do którego zaczepiona jest lina i w jakiejś tam odległości od niego stoimy, tutaj trzymamy za drugi koniec, no i możemy tutaj zacząć ciągnąć, możemy przyłożyć siłę, niech to będzie, narysujmy sobie tę siłę, tak przyłożoną siłę jakąś F1, no i kiedy ciągniemy tutaj, no to za pośrednictwem tej liny przykładamy siłę do tego ciała, do którego lina jest zaczepiona. I pomyślmy sobie, jak to się dzieje. Jak sobie taką linę narysujemy tak z bardzo bliska, narysujmy sobie w takim powiększeniu, to wtedy łatwo jest myśleć o tym w ten sposób, że no taka lina jest zbudowana z czego? Z włókienek, tak? I te włókienka są ze sobą poprzeplatane, tak? I teraz, jeśli przykładamy siłę, powiedzmy, o tutaj, tu do tego końca, no to wtedy te włókienka, które się znajdują tutaj, za które ciągniemy, no one jakoś są przeplecione, czy też jakoś zachodzą tutaj na tę część, wskutek czego ten fragment, ten następny plasterek jest ciągnięty też. Z kolei on tutaj zawiera włókienka, które się znajdują, które zachodzą tutaj na tę część, wskutek czego ciągnięty jest następny fragment i tak dalej, aż właśnie na duże odległości można w ten sposób tę siłę transmitować za pośrednictwem kolejnych plasterków i okazuje się, że ciągnięty jest ten fragment. No on z kolei jest połączony już z tym ciałem, które chcemy ciągnąć, wobec czego na to ciało, które jest ciągnięte również działa. Każdy z nas kiedyś siedział na sankach i był ciągnięty na nich, czy też szereg różnych innych zastosowań jest właśnie takich bardzo przydatnych w życiu codziennym, że po prostu możemy za taki sznurek czy za linkę możemy pociągnąć i do jakiegoś ciała siłę w ten sposób na odległość przyłożyć, bo my powiedzmy stoimy tutaj w jakiejś odległości x, a ciągniemy i siłą, którą przykładamy, poruszamy jakiś przedmiot, który jest gdzieś troszkę dalej. Tak? No i typowy problem, z jakim możemy się zetknąć, to jest taki, że mamy powiedzmy właśnie to ciało o masie m i zastanawiamy się, jaka musi być ta siła, z którą ciągniemy, ta siła naprężenia, żeby to ciało poruszało się z przyspieszeniem jakimś, nazwijmy sobie A0. I najczęściej, kiedy takie zadania mamy gdzieś przed sobą w podręczniku, czy na lekcji je słyszymy, to dodaje się, że przy założeniu, że lina nie ma masy. Można dostać gęsiej skórki, bo jak to? Jak to lina nie ma masy? No każda lina ma masę, prawda? Każdy sznurek, nawet taki leciutki, jakaś niteczka cienka taka do szycia, każdy taki przedmiot ma jakąś masę, jest zbudowany z atomów, z cząsteczek, każda z nich masę swoją ma, więc i lina musi mieć masę, no nie ma tak, żeby nie miała masy. No ale co to znaczy? Jeśli weźmiemy pod uwagę taką właśnie masę liny, narysujmy sobie jeszcze raz. No i co, powiedzmy, że weźmiemy pod uwagę masę liny, tak? Wtedy to nasze ciało, to pudło ma masę m małe, a lina niech ma masę m duże. No i co się dzieje? Powiedzmy, że ciągniemy właśnie tak, jak sobie narysowaliśmy. Tutaj ciągniemy z jakąś siłą, F. W taki sposób, że całość to wszystko i lina i ciało, które nas interesuje, to wszystko porusza się z przyspieszeniem jakimś tam a. No i co to znaczy? To oznacza, że ta siła, którą przyłożyliśmy, to jest masa całości, czyli m małe plus m duże razy właśnie to a, tak? To przyspieszenie. A wobec tego, no co to znaczy? To znaczy, że powiedzmy, że naprężenie liny tutaj z tego końca, gdzie my ciągniemy, jest właśnie równe f. Natomiast jeśli weźmiemy jakieś miejsce tutaj w środku tej liny, powiedzmy gdzieś tutaj, takie, że ten kawałeczek ma masę jakieś x, to jest jakiś ułamek razy to m duże, no to wtedy w tym miejscu, gdyby to wziąć pod uwagę, tylko ten fragment, on też się porusza z przyspieszeniem a, tak? No to wynika tutaj w tym miejscu napięcie, naprężenie liny, która ciągnie tylko za sobą ten kawałeczek liny i to pudło. Tutaj nazwijmy je sobie fx. To będzie się wyrażało jako masa pudła plus ten fragmencik liny, który jest ciągnięty tutaj, o ten, czyli x razy m, razy to przyspieszenie, które jest takie samo, tak? A x, zakładamy, że to jest jakiś ułamek, tak? W środku jest mniejsze niż 1, czyli fx gdzieś tu w środku liny ma mniejszą wartość niż to f, które przykładamy tutaj. A wobec tego również sama ta siła, która działa tu,
już na sam nasz fragment, na samo to pudło, które chcemy ciągnąć, tak, nazwijmy sobie F0, tak, no to F0 w tym miejscu działające już na samo pudło bez liny, to będzie po prostu M małe, czyli masa pudła razy to przyspieszenie, tak, czyli to F0 też jest mniejsze i od Fx, tym bardziej, o, tutaj wartość bezwzględna oczywiście, i tutaj właśnie to F0 jest mniejsze niż to F, które przykładamy tutaj. No i tutaj wzdłuż liny, w każdym punkcie liny, ta siła naprężenia jest trochę inna. To naprężenie jest troszkę inne, coraz mniejsze, tak? Bo uwzględnia tylko ten fragment liny, który jest ciągnięty. Ale teraz co to znaczy? To założenie, że lina nie ma masy. To znaczy, że zaniedbujemy tę różnicę, tak? Zakładamy, że to jest 0, tak? I że nie ma różnicy między siłą, która jest przykładana tu na początku i tu na końcu. Kiedy można tak zrobić? Oczywiście można tak zrobić przy założeniu, że ta masa liny jest dużo, dużo mniejsza od masy tego ciała, do którego jest przyłożona. Może być wielka jakaś lina, bardzo ciężka lina okrętowa, prawda? Ale jeśli ona jest przyłożona do, no nie wiem, do tankowca jakiegoś, który jest dziesiątki tysięcy razy cięższy od samej liny, no to oczywiście takie założenie będzie prawdziwe, pomimo że lina sama z siebie faktycznie jest ciężka, nie jest bezmasowa, ale po prostu jej masa jest dużo mniejsza niż masa przedmiotu, którą ta lina ciągnie. I wówczas możemy na przykład sobie wyobrazić, że powiedzmy ta siła F ma wartość, nie wiem, 50 N, a przy takiej proporcji między tymi masami może się okazać, że siła F0, ta, która faktycznie działa na nasz przedmiot, jest równa, powiedzmy, co do wartości 49 N i na przykład 9998 dziesięciotysięcznym, prawda? Więc ta różnica jest znikoma i w zasadzie jest zaniedbywalna. I tak należy rozumieć to stwierdzenie, że lina jest bezmasowa, czy też, że zaniedbujemy masę liny. Dobrze, a teraz wróćmy do naszego zadania. Jak będziemy rozwiązywać zadanie? No więc te zadania z naprężeniem nici często budzą popłoch, bo na naprężenie nie ma wzoru takiego konkretnego, jak mamy na przykład, nie wiem, na siłę grawitacji, m razy przyspieszenie ziemskie, coś takiego, i trzeba do tego podejść jakoś inaczej. Nie ma takiego bezpośredniego wzoru, żeby sobie to policzyć, a liczymy siłę naprężenia z drugiej zasady dynamiki Newtona. Żeby to zrobić, no to rozrysujmy sobie wszystkie siły, które działają na to ciało. Tutaj będziemy rysować taki rysunek, taki bardziej rzeczywisty, a tu obok sobie narysujemy taki tylko diagram. No co działa tutaj? Na pewno działa siła grawitacji, zwrócona do dołu. Oczywiście, ponieważ pudło się nie zapada tutaj w podłoże, to będzie działać również siła normalna, siła reakcji podłoża, inaczej mówiąc, która tę siłę równoważy, tak? To w kierunku pionowym tutaj nic ciekawego się nie dzieje, a w kierunku poziomym działa, no tutaj przykładamy, tutaj ciągniemy linę tą siłą F1 i zakładamy, że masa liny jest zaniedbywalna w porównaniu z masą pudła, wobec tego tutaj również działa siła o tej samej wartości, również F1. O, i pytamy, jaka musi być wartość tej siły F1, jak znaleźć tę siłę F1, chcemy ją znaleźć, wiedząc, że pudło o masie M ma pod wpływem tej siły właśnie tak przykładanej przyspieszać, poruszać się z przyspieszeniem A0. Tak, no to bardzo prosto. Tutaj stosujemy drugą zasadę dynamiki Newtona w taki sposób, że już tutaj doszliśmy do tego, że w kierunku pionowym się niewiele dzieje, nic się nie dzieje, ale w kierunku poziomym, w kierunku X, możemy zastosować składowa X przyspieszenia. Przyspieszenie w kierunku X to jest suma wszystkich sił w kierunku X podzielona przez masę ciała. Tak, to jest druga zasada dynamiki Newtona. I do naszego przykładu, w jaki sposób ona się stosuje? No, przyspieszenie w kierunku AX, w kierunku X w tym wypadku to jest A0, tak, plus, a jedyna siła, jaka działa tutaj w tym kierunku, to jest ta siła F1 i to wszystko dzielimy przez masę. No wobec tego teraz, żeby znaleźć wartość siły F1, no to wystarczy po prostu całość pomnożyć razy masę i dostajemy, że F1 to jest po prostu masa ciała razy A0. No dobrze, bardzo prosty problem, w zasadzie najprostszy ze wszystkich. Tutaj jeszcze taka uwaga, że właśnie czasem zdarza się tak, że ktoś narysuje, to wykorzystam, o, ten rysunek sobie wykorzystam do tego, że jeśli wiemy, że tutaj mamy przyłożoną siłę właśnie F1, to czasem ktoś narysuje, że na ciało działa tutaj przyłożona siła F1 w ten sposób. To absolutnie tak nie jest. Nie, siła tutaj przykładana za pośrednictwem liny może jedynie ciągnąć ciało, nie może pchać. Skąd się bierze taki pomysł? No, otóż
bierze się on wcale nie z czegoś tak strasznie głupiego. Jak sobie dorysujemy, tutaj sobie przerysuję jeszcze raz to tak już odręcznie. Tak, tutaj mamy tę linę, ciągniemy ją. To wszystko rysuję tak byle jak, ale chcę po prostu na szybko zaprezentować, o co mi chodzi. No to tutaj faktycznie, kiedy to ciało jest ciągnięte przez linę w taki sposób, to tu na te fragmenty liny działa oczywiście siła reakcji ze strony tego pudła. Na tutaj na te koniuszki, nawet jeśli byśmy sobie to zobaczyli tutaj w tym, tak, ten fragmencik liny działa, ciągnie tutaj za, tu gdzie jest przyłożony do ciała, które ciągnie, no i w odpowiedzi na tę siłę pojawia się siła reakcji ze strony właśnie tego ciała, które jest ciągnięte, na linę. I ta siła faktycznie jest przyłożona w ten sposób, natomiast jest ona przyłożona do liny, a nie do ciała, którego ruch rozpatrujemy. Także to takie wyjaśnienie, że właśnie, że za pośrednictwem liny możemy jedynie ciągnąć ciało, nie możemy pchać. Dobrze, teraz możemy sobie po rozwiązaniu takiego najprostszego zadania, możemy sobie zadanie troszkę skomplikować. Możemy sobie powiedzieć, że na przykład tu po drugiej stronie stoi jeszcze ktoś, ciągnie za drugą linę, ciągnie z siłą F2, tak skierowaną. No i teraz pytamy nadal o to samo, jakie musi być F1, żeby pomimo tego, że to ktoś tutaj z drugiej strony walczy z naszym tutaj pierwszym uczestnikiem, walczy o to pudełko, ciągnie w drugą stronę, żeby pomimo tego to przyspieszenie było cały czas A0. Jak to robimy? No tutaj musimy sobie dorysować. Tak, w kierunku X działa teraz w ten sposób ta siła F2. Jak ją uwzględniamy tutaj w tym rachunku? No ona jest zwrócona w lewo, więc zgodnie z naszą konwencją tutaj do tej sumy sił wchodzi ze znakiem minus. No i teraz, żeby znaleźć F1, no to co? Oprócz pomnożenia całości razy masę, jeszcze musimy przenieść na drugą stronę, dodać do obu stron po prostu ten człon F2, czyli ostatecznie po uwzględnieniu tego dochodzi tutaj jeszcze taki wyraz. No i to ma rzeczywiście sens bardzo taki intuicyjny. No skoro nam ktoś przeszkadza tutaj, ciągnie w drugą stronę, to żeby zachować to samo przyspieszenie, my musimy ciągnąć z naszą F1 siłą odpowiednio większą, która nam zrekompensuje to, że ktoś nam przeszkadza. Prawda? To taki pierwszy krok w kierunku skomplikowania sobie tego, ale możemy dodać jeszcze coś. Możemy dodać na przykład siłę przyłożoną, o jakoś tak, tutaj gdzieś ktoś stoi sobie na jakimś balkoniku i z góry jeszcze ciągnie trzecią liną. Tutaj mamy kąt teta i w taki sposób ktoś ciągnie z jakąś tam siłą F3. Tak, nie będę tutaj rysować, żeby tego nie zamazywać już, ale na naszym diagramie możemy to sobie uwzględnić w taki sposób, że dorysowujemy tutaj tę siłę F3. Tak, tutaj mamy kąt teta. No i w jaki sposób to uwzględniamy? Interesuje nas kierunek tutaj wzdłuż kierunku X, więc musimy zrzutować, tutaj wziąć tę składową F3X, która jest taka. No i tutaj możemy sobie przypomnieć z poprzednich filmików, gdzie to było wielokrotnie mówione, że właśnie, że wartość tej siły, tej składowej F3X, to jest wartość siły F3 razy kosinus tego kąta, prawda? No bo kosinus to jest stosunek tej przyprostokątnej, która należy do kąta, do długości przeciwprostokątnej, a tutaj przeciwprostokątna to jest, ma długość równą wartości tej całej siły F3, no to z tej definicji kąta, tej definicji tej funkcji kosinus dla tego trójkąta wynika, że ta składowa x się wyraża w ten sposób, więc tutaj możemy ją uwzględnić również, już nie będę rozpisywać na te kosinusy, że to po prostu f3x i to z plusem, ponieważ działa ona według naszej konwencji tutaj w tym kierunku dodatnim, działa w prawo, więc tutaj dochodzi z plusem, a wobec tego siła f1 wyraża się znowu, jak pomnożymy tutaj wszystko razy masę i przeniesiemy na drugą stronę, to ten człon nam się przeniesie z minusem. I to się zgadza rzeczywiście, żeby zachować cały czas to samo przyspieszenie, mając tę siłę, która nam tutaj akurat pomaga, wspomaga nas, bo nam ciągnie w tę samą stronę co my, to my możemy o tę siłę, którą tutaj mamy, naszą siłę zmniejszyć. Tak, tutaj jeszcze takie szybkie pytanie, co nam powoduje tu ta składowa Y, no ona działa w ten sposób tutaj. No i dopóki jest mniejsza niż siła grawitacji, no to po prostu siła reakcji podłoża nam się trochę zmniejsza,
żeby po prostu cały czas tutaj była suma równa zero. Po prostu nasze pudło wtedy naciska na podłoże troszeczkę słabiej, wobec tego i siła reakcji jest troszkę mniejsza i w dalszym ciągu w kierunku Y nic się nie dzieje. Ale to jest troszkę taki temat poboczny, więc teraz oczywiście możemy sobie dodawać kolejne liny, kolejne siły, w jakiś dowolny sposób sobie to komplikować, już wiemy jak to robić. Uwzględniamy po prostu w drugiej zasadzie dynamiki Newtona, obliczamy składowe po prostu w jednym kierunku, sumujemy je zgodnie z tym, jak nam mówi ta zasada, dzieląc przez masę otrzymujemy przyspieszenie całego układu pod wpływem tych wszystkich sił i możemy wszystko, co nas interesuje z takiego równania znaleźć. Oczywiście wszystkie siły musimy uwzględnić z dobrymi znakami w danym kierunku, to jest bardzo ważne. No dobrze, mam nadzieję, że taki wstępny film o naprężeniu pozwolił Ci się troszkę oswoić z tematem, a w następnym filmie będziemy już rozwiązywać bardziej złożone przykłady. Do usłyszenia!